Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Farm Together. Tak nam wygląda gotowa ta nasza plantacja. Troszkę myślę, tego znaku tutaj nie widać, może by musiał być postawiony tutaj. Tutaj gdzieś w rogu, żeby było go bardziej widać, ale na razie zostawimy. No widzicie, w miarę mi się zdaje, że to fajnie wygląda. Taka plantacja. Troszkę dużo czasu mi zajęło zrobienie tego, więc sobie takie cięcie zrobiłem. Teraz robię tutaj i tu po prostu chcę zmniejszyć ilość tego pola. Bo wiecie, kiedyś to było robione, to było na traktorek na 9. Na 9, tak, na 9 pól było robione. Tak, o, raz, dwa, trzy, cztery. Się tak, o. Żeby traktorek złapał takie, nie? To było na równe kostki robione. No, ale teraz ja traktorka nie używam. Tutaj raczej nie będzie traktorka, więc nie jest mi potrzebne to tutaj takie duże. Tu mamy latarnię, gdzieś nie mamy latarni. Tutaj damy latarnię. Tutaj damy też latarnię. A tutaj możemy zrobić dróżkę tam do tego. Czekajcie, gdzie mamy ten płotek jeszcze jeden. No i po prostu chcę to pozmniejszać. W niektórych miejscach chcę pozmniejszać, żeby to nie było tak duże. No bo jeżeli mam stawiać tych donic, tyle setek, tyle tych donic, no to to troszkę czasu zajmie. A jeżeli sobie ich przynajmniej o troszeczkę zmniejszę, to, no to już to też pójdzie szybciej, nie? No i dobra, zaraz zobaczymy, jakie tu jest. Pierwszy musimy ustawić donicę, czyli donicę tą. Szkoda, że nie ma jej w innej kolorze też, nie? Nie, może jest w innej kolorze, ale nie zauważyłem. Czekajcie, przejrzymy to, ale chyba nie. No szkoda, mogliby ją zrobić też w innym kolorze. No fajny. Fajny pomysł. No ale niestety nie ma tej donicy w innym kolorze, no. Pewnie nikt nie myślał, że ktoś będzie taki szalony jak Szkapa, że wywali tyle takich donic na działkę. Ale no też w sumie tutaj by było widać tylko tą obiemkę. No mógłbym teraz usunąć te płotki i dać niskie płotki, ale to by miało też swoją obiemkę teraz, nie? Bo to jest takie podwyższone, więc mogłyby być teraz niskie płotki bez niczego, spokojnie. No ale to już... Mi się to tak podoba, ten kamienny styl, ta dróżka te do tych murków. Mi to nawet pasuje, ja się kiedyś na tym namęczyłem. Jak oglądacie odcinki od początku, to zobaczycie, ile mi to czasu zajęło, żeby takie coś stworzyć. Leżek nad tym kombinował, robił wszystko. No i teraz by to miał rozwalać. Podoba mi się to, tylko no, chcę uzupełnić jakoś to inaczej. Ja wiem, że prościej by było posadzić tu te pomidory i niech one se rosną. To by było prościej, no ale ja chcę tak zrobić, że tutaj prawie nie będzie nic, a rośliny tylko będę miał po bokach. No czasem, jeżeli będzie trzeba, no to wezmę je, usunę stąd i da się tam coś innego, nie? Gdzie trzeba tam posadzić, to się tam je posadzi. Chyba te pomidorki to miały być, tak? Tak, te duże. Szkoda, że... Ciekawe, czy to można na klawiaturze przesuwać? Nie, nie można. Nie można, to szkoda, bo to tak... Tą myszką trzeba tak ganiać. Ale no, damy radę, dobra. Ja się biorę za uzupełnienie tego wszystkiego, bo widzicie, że to naprawdę dużo czasu zajmuje, a nie będę was zanudzał takim wybieraniem jednego i tego samego przez 10 minut. Dobra, to ja się biorę za uzupełnienie tego. No i dobra, patrzcie, jak to wyszło. Nasze kolejne paletko. No i ładnie, nie? Prezentuje się. Tutaj sobie staniemy, cyk, cyk. Patrzcie, ładnie się prezentuje, podchodzimy. Tutaj, gdzie jest kurteczka, o takie. Mamy plantację pomidorków, tylko faktycznie... to by musiało być przy wejściu, żebym to widział, że tutaj są takie pomidorki, albo tutaj nawet w tym miejscu. A najlepiej tutaj w tej ogródce, z ogródce takiej. Że tam są te pomidorki, nie? Zrobimy tak. Tutaj drzewo to zasłania. Spróbujemy zrobić tak. Ja wywalę to jedno. Dam to tutaj.
Aha, przeniosłem płotek. Nie to. Nic nie szkodzi, że przeniosłem płotek. Zastanawiam czy też to, bo ja już w większości zmieniam na inne. Już wam pokażę na co zmieniam we wszystkich moich tych. Czyli nie to, dobra. Znak drewniany. Ja w większości wywalam te znaki drewniane i wstawiam takie coś. Zobaczcie sobie. Takie coś wstawiam. Takie ekrany wstawiam. I też fajnie wyglądają, myślę, nie? Takie podświetlone ekrany. W nocy to fajnie świeci. No tu jest trochę ukryte. Co? Myślę, że lepiej by to wyglądało, jeżeli by to było wstawione. Muszę to drzewko wywalić. No patrzcie, co za... No wolę ten płotek, bo mi nie chce ta drzewko. I jeżeli to wstawię... No patrzcie, jakie to uciążliwe. To jak wstawimy tutaj. I myślę, że to będzie dużo lepiej wyglądać. Teraz bym skasował te płotki. Tak. I damy tu dwa. Z powrotem dwa te. Jeden. Drugi. Cyk. Tutaj pomidorek. Cyk. I pomidorek. No i mamy taki o. Teraz damy tak, podchodzicie. O, taki pomidorek się tak świeci ładnie. I takie pomidorki tutaj rosną. No elegancko, nie? No mi się wydaje, że fajnie. Możemy sobie pozmieniać w takich różnych miejscach. Tu też możemy zmienić w sumie. Tylko tutaj mamy płotek akurat z tej strony. Więc zrobimy taki myk. Wywalimy doniczkę. Wywalimy płotek. Wywalimy płotek. Damy tutaj ten. Obrócony przodem. Zrobimy obwódkę z tego kamiennego niskiego płotku. Cyk. Cyk. Wsadzimy jakieś pomidorka na niego, chyba tego. I tak będzie. A tutaj to wywalimy. Bo tu jest taka dziura. To wywalić. To wywalić. To wywalić. To. I tutaj możemy jedną donicę fajnie dostawić. Gdzie jest ta donica? Gdzie jest ta donica? Tu jest ta donica. Tak. I pomidorka posadzić. Czyli tu jest pomidorek. Nie ten. Ten. O. I elegancko. I tutaj mamy takie oświetlone z przodu bardziej. Nie? Mi się wydaje, że takie to troszkę... Troszkę takie... Eleganckie, nie? Niż takie wystawione w środku. No i w sumie tu mamy, tu jest obrobione, tutaj. Tutaj jest jakieś duże pole, widzę. Tych polów jest dużo. O kurde, tu jest duże pole. Tu jest Gigantus Polus. I tutaj też jest takie małe, ale co tutaj było? Aha, tutaj były chili wszędzie. Tutaj były papryczki. Więc może papryczek nie będę sadził. Tutaj też jest takie ogromne pole, ciekawe co tutaj było. Nie mówcie mi, że tu pomidor był. Nie, żółta papryczka była, to pomidory były tutaj bardziej w tą stronę jechane. Tutaj się zastanawiam, co tutaj było. Tutaj jest gigantyczne i tutaj jest taki pomidor tutaj, jest ten czarny. Ale no to ja nie będę przesadzał, że ja na takim kilometrze będę sadził ten pomidor. No nie, wiecie co? To jest przesada, nie. Zrobimy tutaj tak, ale nie na takim kilometrze, bo jeżeli będziemy mieć stawiać, no to... Wiecie, ja to będę ponad pół godziny stawiał tutaj te doniczki wszystkie, żeby to postawić i później pozmieniać. No nie idzie ich traktorkiem tak na szybko stawiać. To jest właśnie problem. Ale mam inny plan, jak tutaj to zrobić. Zaczniemy od zagospodarowania terenu przestrzennego. Już się tutaj za to bierzemy. Jak to wiadomo, projekty, ustawy... Plany, wszystko musi przejść przez inspekcję i dopiero przystępujemy do działania. Więc bierzemy się tak. Na początek
Musi być droga dojazdowa, bez drogi dojazdowej nie ma pozwolenia na budowę. Więc myślę, że zrobimy to tutaj w tym miejscu. Droga dojazdowa powstaje. Na pewno pytacie, czemu tak daleko od tego. A zaraz wam pokażę, czemu daleko. Tak. Ej, nie usuwaj mi to, tylko mi to przestaw, tak. Ten mi tutaj pozbieraj z całego tego obszaru. No tutaj nie będzie tego płotku. Tutaj mi go możesz ładnie dać. Może go wystarczy do końca, ale myślę, że jeszcze to będzie za dużo. Nie, jeszcze miałem skrócić. Dobra. Dobra, przepraszam panów, pomyłka. Jeszcze miałem skrócić. Z dwóch stron miało zostać miejsce. Po to, aby to ograniczyć. Tutaj. I myślę, że tutaj też. Po prostu zrobimy sobie to tak. Myślę, że zrobimy sobie to tak, że zaczniemy od tego miejsca. O. I taki sobie chodniczek tutaj zrobimy. Tak, jeszcze mamy jakiś? Jeszcze mamy. Tutaj. Tutaj już nie mamy, dobra. Zaczniemy od tej jednej strony, żeby to mieć na gotowo. Nie usuwaj mi, tylko to przenoś. Myślę, że wszystkie przełożymy. Na razie myślę, że do tego miejsca. Bo tutaj na razie nie ma planu, choć dużo miejsca tutaj zostaje. Jeszcze to jest duże, jeszcze to jest duże. Już się to zmniejszyło, ale i tak to jest duże. Tak, z tego co widzę, jest to duże. Więc myślę, że tutaj na razie tak zostawimy. Idziemy tutaj zrobić z jednej strony, żeby mieć to jakoś ogarnięte przynajmniej z jednej strony. To ten styl, jak to chcemy zrobić. Teraz tu chcę zrobić takie coś. Tak jak wszędzie robiłem tą objemkę z tego. O, patrzcie. Tak, i tutaj też pójdzie. Taka przez całe, nie? Jest taki chodniczek ładny, oddzielony tutaj tym pasem kamiennym. Piszcie w komentarzach, jak ktoś wytrzymał do tego miejsca, piszcie w komentarzach, czy się wam to podoba, czy nie. Ten właśnie mój styl. Żeby tutaj taki chodniczek zrobić. Dobra, tu nie będę robił dalej, bo tu nie wiem, czy to się nie zmieni. Na razie mamy pomysł na tak niewiele tego w sumie. Więc tutaj jeszcze będzie latarnia. Tutaj będą ze dwa drzewka. Już jest zagospodarowany teren. Tutaj będzie na pewno drzewko. Tutaj będzie drzewko. Tutaj damy latarynkę. I tutaj jest dosyć ciemno, więc tutaj postawimy też latarynkę. I na rogu na pewno też będzie latarynka. Więc tutaj będą stały latarynki na pewno. Tutaj możemy dać drzewka ze dwa. Gdzie mamy, ale te pojedyncze. Nie chcę tych podwójnych, tylko te pojedyncze. Dwa drzewka możemy postawić. Dobra, niech se są. Tutaj w tym miejscu chcę postawić szklarnię. Nawet może ich być kilka. Myślę, że ze dwie. Jedna mi się źle obróciła. No właśnie tak. I zastanawiam się, czy nie postawić jej z drugiej strony. W sumie tak to wyszło teraz. Czy tam robić dróżkę, czy nie robić tej dróżki? Troszkę tak będzie dziwnie, bo to będzie podwójna dróżka taka. Tak to dziwnie wyjdzie. Więc zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj dróżki.
Ale nie, dobra, nie będziemy robić żadnej dróżki. Po prostu zamkniemy to tutaj na gotowo. Bez kombinacji, bez jakichś pomysłów. Zrobimy tak, tutaj zrobimy bramkę. Tutaj jest taki murek, więc tutaj damy taki murek. Tutaj damy taki murek. Tu jest wejście do tego. Mogłoby to tak być, ale tutaj byśmy dali jeszcze taki murek. Nie wiem, czy przy tym powinien być taki murek, ale damy taki murek, że to jest odgrodzone. Tu jest wejście. Tutaj damy tak. To się połączy dróżką jeszcze, nie? Jeszcze tu damy dróżkę. No i niestety musimy tutaj dać drzewa. A mamy w sumie coś... Co to jest? Światek. A, można to dać... Nie, tu bym to mógł dać. Wiecie co? Nie mam takiego czegoś nigdzie postawionego, nie? Co to będzie? Jak to będzie wyglądać? Dobra. Nie pasuje mi to do mojego wystroju. Zmiana. Tu jest kamyk, tu jest to, ale to nie pasuje do naszego wystroju. Tutaj no można by było użyć czegoś takiego, ale dobra, nie będziemy kombinować. Podoba mi się ten mój styl, który tutaj jest. Używając tutaj tego i tego, tutaj możemy... Aha, tam jest zbiornik na wodę. Ale możemy tutaj też postawić jakiś zbiornik na wodę. Bo jednak skądś wodę muszą brać do tych naszych, jakby to powiedzieć, roślinek do podlewania. No i tutaj cały taki pasek, nie będę robił dróżki, tylko cały taki pasek właśnie zagospodarujemy tymi roślinkami. Na razie tak na pewno tutaj to tyle. Wiem, że nie będę nic zmieniał. Po prostu już to tak tutaj zostawimy, nie? Żeby to już tutaj było tak na gotowo. O, myślę, że nawet nie skończę wszystkiego tego w tym odcineczku. Ale postaram się zrobić właśnie jak najwięcej, żebyście jak najwięcej tego mieli zrobionego. No i co? No i myślę, że to fajnie wygląda. Jak się wam to podoba? Teraz pozamieniamy. Tutaj był ten czarny chyba pomidorek, nie? Tak. Ten czarny mały pomidorek. No to patrzcie, teraz to nawet jest na... Ej, pani, gdzie mi tam pani skacze? Nawet nie trzeba szukać. No i jakby się to tak znajdowało akurat wszystko, co daje się, było w tym miejscu, to patrzcie, jak to idzie, że nie trzeba tego przewijać, tylko się to klika. No ten akurat idzie fajnie, ale... Ale akurat tylko ten jeden tak fajnie pójdzie, bo reszta wszystko jest niewidoczne. No i tak to wygląda. Mniej więcej tutaj tyle zasadził rzech. Tutaj teraz jeszcze mam zamiar dać troszkę. Nawet w sumie myślę, że tu zamiast tego znaku by mogła iść tak. I tutaj... Zastanawiam się, jak to wyjdzie. Tutaj pozbieramy tutaj to. Damy tutaj, żeby to ogrodzić. Jeszcze potrzeba, to weźmiemy tutaj z tego. Nie mam za dużo tego, ale... Tak, żeby wejście nie wyszło na rogu. No i wejście mi wyjdzie na rogu, no co za... Ale żem ze złej strony dał to wejście, dobra. Dobra. Teraz musimy to pousuwać po prostu wszystko stąd. Żeby tutaj wygospodarować przestrzeń. Tutaj jest w miarę dobrze, tutaj jeszcze trzeba usunąć. Tutaj jest za dużo tych skrzyżowań i wszystkiego. Myślę, żebyśmy... Dróżkę dali tutaj. Nie. Tutaj zaraz do rozrywki damy drzewko.
zmieni się ten płocik. No trzeba tak warstwami robić, bo jak tak będę skakał po całym, to się sam pogubię, gdzie co mam zrobione. Trzeba wykończyć jedną stronę i dopiero iść do drugiej. Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam, nie tam, panie, nie tam, panie, tutaj. W sumie nie panie, tylko pani. Tutaj teraz zrobimy ten płotek taki z objazdem macalutkie, tak by to wyglądało. Tutaj będzie takie wejście. I tutaj teraz pojedziemy tym płotkiem praktycznie do końca. I tutaj trzeba pousuwać. Czyli jeden usuwamy, jeden stawiamy. Jeden usuwamy, jeden stawiamy. I taka zamiana, aż zrobimy calutkie do końca. Ostatni. Dobra, to mamy. Teraz jeszcze postawić parę tych, w sumie dwie chyba te płytki, żeby się nam to zamkło tutaj ładnie. I tutaj by było na wejście. Dobra, tutaj mamy dwie kostki wolnego miejsca, więc myślę, że to drzewko na dwa tutaj nam elegancko wejdzie. Tutaj damy drzewko na dwa. Drzewko na dwa. I tutaj damy też drzewko na dwa. A po środku wrąbiemy drzewka na jeden. Czyli tutaj. Tutaj. Taki ogrodzone. Trochę za gęsto, ale dobra. Nie jest źle, no nie jest źle. Trochę za gęsto na tych drzewżek narąbał. Ale niech tak będzie. No i tu mamy takie przejście ładne, fajne. Aha, tu jeszcze by trzeba było dać przynajmniej troszkę tych płotków, żeby to tak rozdzielić. Myślę, że tutaj nie powinno być nawet tych płotków. Ale ja sobie je tutaj dam. Aha, musimy jeszcze wywalić jedną rzecz. A mianowicie zrobimy tutaj z tego. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Nie zastanawiacie, co to kurde szkapa znów wyczynia. Zaraz wam zademonstruję, co wyczyniam. Muszę zrobić takie coś. I postawić tutaj ten ekran, nie? I ten czarny pomidorek tutaj był, tak? Ten tak, nie? No i tu będzie ten ekranik. No i co? Elegancko, tak z przodu postawione. No i co? Mamy pomidorek, kolejny rośnie fajnie. Tutaj mamy szklarynkę, tutaj mamy to. No i kolejne pole elegancko zagospodarowane. No to dobra, no myślę, że wystarczy na dziś. Jeszcze tutaj mamy... Ten pomidor już chyba był, więc tutaj to pole będzie trzeba zlikwidować. Tu może się coś zrobi, bo tu jest duże, będzie przestrzeń razem z tym. Się zobaczy. Ale na pewno tutaj będzie, tutaj jest wzgórzyste, to tutaj będzie ten żółty pomidorek na pewno. I zobaczymy, czy jeszcze jakiś jest. Czekajcie. Tak, mamy żółty pomidorek, którego nie był jeszcze wykorzystany. Ten pomidorek był. Ten był. Jedziemy dalej. Jeszcze mamy czarny pomidorek. Też był. Element nie może wymagany redukowania elementu posiadania za niski poziom. Kurde, dobra. O, coś mnie tu zacina. No dobra, to czyli został tylko żółty pomidorek, więc... Więc wiecie co? Skończymy sobie to. No bo co? Mamy tylko żółty pomidorek do zrobienia. Więc nie będziemy sobie tego zostawiać. Będziemy mieć pomidorki całe skończone. Uda nam się w jednym odcineczku skończyć całe pomidorki. Więc biorę się tutaj za wyczyszczenie tego. Na pewno zrobimy dróżkę przez... Nie wiem, może nie przez środek. Choć wypadałaby zrobić przez środek. Ale zrobimy sobie objemkę dookoła, taką dróżkę. Na początek zaczniemy usuwać wszystko, co musimy wywalić. Będzie tutaj żółty pomidorek, więc usuwamy tutaj ten. I tą dróżkę chcę zrobić właśnie tutaj. Żeby to połączyć. Dobra, bierzemy tutaj tą dróżkę. I tak jak idzie to w sumie. Bo tu skraja się nam nie połączy, choć w sumie nie... A dobra, nie idzie skraja. Zrobimy ją tak.
Zrobimy ją tak. I zrobimy ją tak. Niech sobie idzie tak po kraju. A dokładnie tak. Cyk. Cyk. Jeśli powiecie, że wjechał już w środek, no ale to wiecie, to jest mniej tych kosteczek dodawania. Tutaj będzie furteczka. Nie wiem, czy z tej strony, czy z tej, chyba obojętne. Furteczka. Teraz muszę pozbierać te ogrodzenia tutaj stąd. Wszystkie te ogrodzenia pozbierać. Dobra, bez furtki. Mógłbym to jeszcze zmniejszyć, nie? Dobra, zmniejszymy to jeszcze. Czyli o tyle. Robimy to tak. I takie coś tu zrobimy. Nie, dobra, niech sobie jest. A nie, to zrobimy tak. Tak. I tutaj. Tutaj zrobimy też tak. Ogólnie chcę obmniejszyć ilość tego. I teraz można pousuwać tutaj nadmiar tych murków wszystkich, które tutaj nastawiał, że... No... Czy to jest niekiedy ciężko trafić w ten murek, żeby go usunąć. On jest z tej strony postawiony, z tej. Teraz się nam powinno fajnie połączyć wszystko. Zobaczcie, co nam to... Widzicie? Niekiedy on jest z tej strony postawiony albo z tej. A jak się blisko podejdzie, to ona przeskakuje mi przez ten murek. Więc czasem ciężko trafić. Tu się nam połączyło, zrobiła się dróżka elegancka. Teraz płotki. O, zima nastała, zaraz śniegiem zacznie walić. Akurat mamy dobrą porę, bo taką mamy w realnym czasie porę. Dobra, jedziemy z tym. Zaraz zobaczycie, jaki tutaj na szybko wymyśliłem pomysł, żeby to tutaj zagospodarować. A patrzcie, teraz będzie objemka tutaj dookoła zrobiona ładna. I płotek zgadza się fajnie z tym. Tutaj dajemy też to. Tutaj będzie wejście do naszego, do naszej tej, do naszej, nie wiem, zagrody, ogródka, pola, działki, nie wiem, ogrodzenia, placu. Nie wiem, co tam, jak to nazwać. Niech każdy nazwie podle siebie. Tutaj można by było jeszcze trochę miejsca wygospodarować, bo jest tu tutaj, czyli tutaj jeszcze wygospodarujemy troszkę miejsca, nawet może tyle wystarczy. Wygospodarujemy tyle miejsca. To, cyk. Tak, to tutaj. To tutaj. Staram się tak, żeby troszkę obmniejszyć ilości tych donic stawiania, więc staram się tam jak coś postawić. Więc się nie dziwcie, że ja tyle rzeczy tutaj nawalam w to. Ale to głównie chodzi właśnie o ilość tych donic, które muszę postawić. Wiecie, fajnie wygląda duże, ale... stawianie. Dobra, jedziemy z tym, żeby to wszystkie donice postawić. No i patrzcie, przeskoczyliśmy tutaj do sadzenia naszych pomidorków. Patrzcie, jak na szybko urosły. Mamy już całą działkę zasadzoną pomidorków. Nie, szybciutko urosły. Nawet szklarni tak szybko nie rosną. Mamy ładnie obsadzone naszymi pomidorkami. Teraz tak, postawimy tutaj tę tablicę. Myślę, że ona tutaj w tym miejscu będzie stała. Żółty pomidorek na nią. Zaraz szybciutko, proszę mi żółty pomidorek. Jeszcze muszę użyć parę tych płotków, bo chciałbym ją obrobić dookoła. I chciałbym jeszcze tutaj dać. Nie wiem, czy tutaj powinien być, ale mamy tutaj. I teraz tak, bierzemy drzewa. Tutaj damy drzew. Tutaj damy drzewko. I jeszcze tych drzewek parę posadzimy
Tutaj nie, bo tutaj nam nie wejdzie. Tutaj damy drzewko. 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 Teraz damy tutaj. Tutaj damy to. I tutaj też damy to. Elegancko. O, zaś nie tą stroną. Też nie tą stroną. Ależ tą stroną. Tutaj też trzeba zmienić. Tak. To mamy, to jest elegancko. I teraz tak, tutaj chcę latarnię. Tutaj chcę latarnię. Tutaj jest latarnia. Teraz jeszcze tutaj chcę latarnię. Tak. I zostały mi pewnie dwa miejsca albo trzy wolne. To w nie chcę przywalić tutaj te pojedyncze drzewka. Czyli tutaj dajemy drzewko. Trochę się tak zasłoni. I tutaj też dajemy drzewko. No i co? I myślę, że elegancko nam to wyszło. Patrzcie, jak nam to wyszło. Jak sądzicie? Jak nam to wyszło? No co? No co? Co tu więcej chcieć? No elegancko nam to wyszło. Pomidorek. Tutaj. Tutaj, no a tutaj jak się z tyłu odwrócicie, to już troszkę nie jest ta działka. Tamto, to puste nam też troszkę nie pasuje. Bo tutaj się nam fajnie te folie, a tutaj ta działka dolna nam nie pasuje. Ale jak iść tutaj tym, to patrzcie, tu elegancko, dróżek pełno nawalonych. Ale patrzcie, same pomidorki wszędzie dookoła, same pomidorki. O, to na takim się powinno iść, same pomidorki fajnie dookoła. No i tutaj już mamy inny teren, inne rzeczy. Więc tym się na razie nie będziemy zajmować. No i co? Dobra, tyleśmy skończyli. Na dziś mamy pomidorki zrobione, ogarnęliśmy tutaj całą tą działkę, nam się udało ogarnąć. No to wiecie, łapka w górę, subik, no i do następnych odcineczków. Cześć wam!